go obserwować często na karmie, to jest w stanie zagrać. Wiesz, o co chodzi, tak? Jeżeli nagle się okaże, że jego botyń stwierdzi, a, to my chcemy dać do pieca razem z Niku, to Kaskos się w to wszystko gdzieś tam wplecie. I zauważcie, jak wygląda atencja dżunglera, jeżeli chodzi o ten górny wąwóz, gdzie Czaru jest numerem jeden, jeżeli chodzi o tę statystykę, Kaskos numerem dwa, odstaje o niecałe 2%. Chyba się tego nie dziwimy, ze względu na to, że Kaskos wraz z Wyskiem, no już wcześniej mieli przeszłość razem ze sobą w drużynach i oczywiście Kaskos... Sam Wysek oczywiście będzie też przeznaczał więcej czasu w okolicach górnej części mapy ze względu na ten trend na dolnej. Tam widzieliśmy dobre gry duetu ze strony Pirate Sports, jeżeli mieli Yumi, ale też są w stanie zagrać bardziej zachowawczo, kiedy dostaną Sonę Tahmkench. I to mi się wydaje jest przepis na zwycięstwo dla Pirate Sports. Odciążyć dolną aleję, która miała wiele pomyłek, miała wiele wpadek, dać im nieco bardziej zachowawcze czempiony, bardziej defensywny, bardziej defensywne zestawienie, jeżeli chodzi o duet i grać przez Kaskosa, który jeżeli dostanie Jace'a, potrafi to wykorzystać, bo Karma, okej, miał w porządku rozgrywki, ale Karma nie jest czempionem, który wywiezie przeciwnika. Tylko ja to widzę tak. Najprawdopodobniej obie drużyny postanowiły odrobić zadanie domowe, mam taką nadzieję, więc Wiktor, Jace, to są klasyczne bany. A co z Mordekaiserem? Mordekaiser, okej, masz 3 bany w pierwszej rotacji, wystarczająco, okej? Okej. No. I sytuacja jest teraz taka, ale mam dość z sobą kosę teraz. I sytuacja jest teraz taka, rozumiesz? Jeżeli te najlepsze top lane'owe postacie dla obu tych drużyn zostaną zbanowane, to już jest pierwsza, Jace. Proszę bardzo. Szok, zdziwiony Pikachu. To czy nagle się nie okaże, że będziesz musiał zagrać botem? Bo nie widzę obu tych drużyn grających skalowaniem, no nie ma opcji. I kto zagra lepszego bota? Bo mi się wydaje, że to będzie Trenie z Grekiem. Tak samo, ja jestem większym fanem Trenie i Greku. Ewentualnie gdyby Dumbai i Blood 45 zaszaleli na bocie, no okej. Okay. A propos pracy domowej, o której wcześniej wspomniałeś, przepraszam, że przerwę, ale tutaj... Myślę, że jeszcze nie nakreśliliśmy do końca tego, jak ważny będzie draft w tym spotkaniu, bo obydwie ekipy mają niesamowicie charakterystyczne herosy dla siebie. U piratów jest to Yumi, Twisted Fate i Jace. Wow, wszystkie trzy wykluczone. Gdzie dla Aves jest to na pewno Sivir, którą wiele razy ta ekipa wybierała dla Treniego bardzo wysoko, ale na pewno będą to też asasyni dla Butsu i Wiktor dla Czaru. No i ten Skarner dla Bolszaka, który już wylądował na liście wykluczeń. Oczywiście Kartus, wspominaliśmy o tym, dzisiaj niedostępny, więc nie zobaczymy Bolszaka na ponurym żniwiarzu, ale jest ta Karma, która moim zdaniem nie jest aż tak bardzo ważna. Wolałbym tutaj zobaczyć ban Wiktora, chociaż oczywiście Wiktor w pierwszej rotacji nie, ale mamy Mordekaisera! Numer uno wybrany jako pierwszy wybór. I to jest super, hej! Okej, w takim wypadku nie ma problemu, jeżeli chodzi o Wiktora. Okej, czy oni specjalnie stawili otwartego Mordekaisera, nie banując, w sensie otwartego Wiktora, bo widzieli, że Czaru weźmie Mordekaisera, bo tak najprawdopodobniej to jest Mordekaiser na górze. Ale... Chociaż nie zdziwiłbym się, Bolszak i Mordekaiser sądzę, że też się polubią. To tak, Mordekaiser jest niesamowicie silną postacią. Myślę, że na Wiktora też sobie poradzi, ale to będzie na pewno cięższa linia. Ogólnie pomówmy trochę o Mordekaiserze, bo widzimy go w Ultralidze pierwszy raz. Ogólnie, jeżeli chodzi o europejskie rozgrywki, tam został wybrany przez drużynę z 9 i 10 miejsca. Nie odniósł absolutnie żadnego sukcesu. W jednej grze skontrowany całkiem inteligentnym wyborem Vayne na górnej alei, a Profit, no jeżeli oglądaliście Lesa, to wiecie, jakie wykonywał teleportacje. To nie był zbyt skuteczny Mordekaiser, najmniejsze obrażenia w całej rozgrywce, więc wydaje mi się, że nieco spaczone są aktualne statystyki Mordekaisera ze względu na to, jakie drużyny go wybierały. Tutaj też widzimy to, że no, przedostatnia drużyna, jaką aktualnie jest Aves, wybiera Mordekaisera. Możliwe, że to jest taki trochę noob trap, że te gorsze drużyny widzą super silną postać, więc ją wybiorą, nawet nie mając z nią zbyt dużego czasu treningowego, ale zobaczymy. Wydaje mi się, że akurat Aves jest na tyle... ich wyobraźnia może ponieść, tak? Mamy Talona, mamy Mordekaisera, naprawdę. Sądzę, że Bolszak spokojnie mógłby zagrać Mordę. Mamy Talona w meczu tygodnia. Butsu miałby nie dosyć Talona, kiedy nie jest zbanowany, tylko... A to jest Talon w ciemno. Plusem dla Butsu jest fakt, że on sobie całkiem nieźle potrafi poradzić w większości meczapów. No, to jest tak, jak grasz bardzo dużo jedną postacią na solo queue, w competitive, wszędzie dosłownie, prawda? Tylko kwestia jest taka, bo mówiliście, żebyśmy porozmawiali jeszcze o Mordekaiserze. Dokładnie tak mówiłem. I tak najprawdopodobniej... Super. To jest mega inteligentne. Dumbai Blood 45 wzięli Sonę i Tahmkencha. Zdziwiony Pikachu. Chodzi o to, że kończąc w sumie temat, podsumowując, bo drodzy widzowie, skille tej postaci na pewno znacie, bo ta postać już jest od ilu? 3-4 tygodni w Lidze Legend? Od wielu tygodni. No, ale jest jeden fajny... 3-4 to jest zablokowane. Jakiegoś drugiego, trzeciego sezonu, jeżeli dobrze pamiętam. Jasno, to też prawda. Dobra, Maguire.
Okej, okay, przechodzę do następnego tematu. Sona Tamkench dla Dambaya i Blue 45. Widzieliśmy w pre-show, jak ten botlane potrafi, jak ta drużyna potrafi wykorzystać potencjał tego połączenia. I wydaje mi się, że obydwa zespoły jak na razie grają do swoich silnych stron. Aves wybiera coś nietypowego, no dobra, dla nich typowego. Jest ten talon, oczywiście Zaya, której jestem większym fanem niż Sivir, ze względu na to, że Sivir też uważam jestem czempionem, do którego defaultowo większość drużyn słabszych dąży, bo ej, mamy silny wave clear, przetrwamy i tak dalej, i tak dalej. Zaya zdecydowanie lepsza tutaj, trenie pokazywał się na niej naprawdę nieźle na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni. Do tego jest ten Mordekaiser, który na razie wielkim znakiem zapytania. Z drugiej strony, to o czym mówiłem. Parę sport chce zagrać wokół górnej części mapy. Dlatego Tamkench Sona. Przetrwamy te pierwsze 20 minut, nie będziemy angażować naszego zespołu wokół dolnej alei. Następne bany, popatrz, uderzenie w stronę dolnej alei, więc chcesz bezpiecznie przetransportować swoją dolną aleję do późniejszych etapów rozgrywki. Ale... A z drugiej strony Aves wiedzą, że Aatrox, który też był grany przeciwko Mordekaiserowi w lecu, całkiem nieźle wyszedł. No i do tego Irelia, która tylko dwa razy na przestrzeni Ultraligi przeszła przez fazę wykluczeń i ujrzała światło dzienne. Tutaj Aves naprawdę odrobiło świetnie pracę. I co tak naprawdę zostaje Pirate Sports, bo potrzebują jakiegoś carry na górnej części mapy, tak? Czy to top lane, czy to mid lane? Niko jest fajnym uzupełnieniem, bo najprawdopodobniej będzie pod zraszacze i tak dalej, to nie będzie. Strzelam on hit Niko. Ale do tego wszystkiego, co nam idzie, bo chociażby Niku pokazał nam już Zoe. W poprzedniej gierce Zoe, znaczy dwie gry temu Zoe zrobiła największą. A może największą. Niku na Niko? Niku na Niko na środkowej alei. Nie, no. Jakoś na talona tego nie widzę. Chodziło mi tylko o agresów. W każdym razie wracamy do... Dobrany Tarik do Zai na dolną aleję od Aves. Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Tak? I swego czasu, kiedy jeszcze z Grekiem na dolnej alei strzelałem, bo to też mój stary kolega z drużyny, nie wiem czy wam mówiłem. W każdym razie tak, kiedyś grałem z Grekiem i on lubił tego Tarika. Więc on ogólnie trash, Tarik i tak dalej, czempiony, które są w stanie na fazie liniowej nieco bardziej przycisnąć. I co dla Aves na sam, i co dla Pirate Sports na sam koniec, bo widzimy tutaj potencjalną górną aleję. Potrzebujesz midlanera, który ci zapewni priority na środkowej alei, bo jeżeli Talon będzie w stanie czyścić miniony, to pojawi się na topie, pojawi się na bocie, pojawi się w dżungli, wszędzie. Potrzebujesz czegoś, co ci wyczyści linię i szczerze Renekton jest super wyborem. Talon nie będzie miał życia na tej środkowej alei. Pike się zapowiada. Pike już nam idzie, posmakował jak smakuje Renekton, co prawda to wtedy był selfie. Tym razem Renekton... Czy to jest Niko nam idzie? Okej, okay. Za chwilę się przekonamy, bo jeszcze trwają. Nie, chyba tu jeszcze się zamieniają zawodnicy, ale przez chwilę to wyglądało tak niepokojąco. Ale to też będzie ciekawe zestawienie Mordekaiser kontra Renekton, czy Talon kontra Renekton. Gdzie wolelibyście go wysłać? Niku on Niko. Wydaje mi się, że Niko przeciwko Mordekaiserowi lepiej zadziała, ze względu na to, że trudno jest w jakikolwiek sposób zdominować. Jeden. No, jest właśnie. W ostatniej sekundzie nie zamiana. Strasz. Tylko pamiętajmy, że w trakcie gry też zawodnicy mogą się nagle zamienić. Okay, ta gra będzie tak, podkręcona od samego początku. Dobra. Grasz sobie Niko na Talona. Wiesz, co się z tobą dzieje? Robisz magiczną sztuczkę znikajkę. Puf, nie ma się. Jak po szóstym poziomie. Co więcej... Okej, okay, Niko ma całkiem niezły wave clear, nie oszukujmy się, ale Talon sobie poradzi szybciej, na spokojnie, ma o wiele lepszą mobilność, jeżeli chodzi o schodzenie na side lane'y, a Renekton jest perfekcyjny. Dlaczego? Wchodzisz w gościa, wymieniasz się z nim, całe combo, przestań się na nim patrzeć i do tego wszystkiego czyścisz miniony. Tak? Bądźmy szczerzy, o wiele lepszy wybór i jeszcze Niko na Mordekaisera, no magia. A ja się zgodzę, ja się podpiszę tutaj pod wszystkim, ale i tak wydaje mi się, że ten podkręcony draft Aves może być niezwykle interesujący ze względu na to, że okej, nie chcesz utrzymywać Talona zbyt długo na środkowej alei. Jeżeli on będzie w stanie szybko przepuszować falę minionów, i tak będzie znikał na boczne alei, a widzieliśmy, co Butsu potrafi wyczynić. Jeżeli on dostanie kilka zabójstw, sądzę, że nawet ten Renekton nie będzie w stanie ustać na środkowej alei. Za chwilę przekonamy się, czy Pirate Sports dołączy do Devil's One, Illuminar Gaming i Pride na drugim miejscu, czy może obydwie te ekipy dołączą do Akina Pact na miejscu piątym. Przed wami mecz tygodnia Pirate Sports kontra Aves oraz komentatorzy. I to Rudzi. Zapraszamy was na mecz tygodnia. Rudzi, kamraci, bo obaj obstawiliśmy na Piratów. Za chwilkę też o tym powiemy dlaczego, ale to jest spotkanie, które okrzyknęliśmy meczem tygodnia. I tak jak mówiłem na analizie, kto by się spodziewał jeszcze kilka kolejek temu, że to spotkanie będzie niezwykle elektryzowało. Ale nie tylko sama pozycja w tabeli i jednej i drugiej drużyny elektryzuje, ale drafty, bo każda z drużyn pokazała to, co mają najlepszego u siebie. No to prawda. I przede wszystkim spotkanie dnia między Aves oraz Pirate Sports, gdzie stawka jest wysoka.
to zignorujcie. Stawka jest wysoka, bo celujemy w drugie miejsce. To jest ważne. Różne drużyny się potykają, różne drużyny idą w górę i w dół. W tym chaosie chcesz się odnaleźć z serią zwycięstw. Dzięki działa. Mamy oczywiście zestawienia. Na górnej alei Mordekaiser w końcu. Siła Noxusu. Siła! Tylko jak potężna, ile newtonów byś tam dał, ponieważ no do tej pory, jeśli wybierzesz zasięgową postać przeciwko Mordekaiserowi, powinieneś przynajmniej na starcie czuć się swobodnie, ale faktycznie potem potrafi być obłędny nasz świeżutki bohater po reworku. No właśnie, i Talon również na środkowej alei Butsu po prostu stwierdził, biorę to, co zawsze działało. Niech oni w końcu coś na to przygotują. I mam Renektona, który kilkukrotnie był całkiem ciekawą odpowiedzią na środkowej alei na tych agresywnych zawodników. O, prawda, Renekton potrafi szybko takiego wyhamować. Przypomina mi się taki hipsterski trochę przykład EU Masters, kiedy lider stwierdził, biorę Yasuo, tutaj dostał momentalnie przeciwko sobie Renektona i Yasuo skończył jakiś 0-5. Przeciwko postaciom walczącym wręcz asasynom, po prostu Renekton jest czasami niesamowity z dwóch powodów. Pierwsza rzecz, a budujesz Tiamat, masz Q, zwłaszcza wzmocnione, zadaje dużo obrażeń, wygrywasz zawsze na wave clear i asasyn nie może roamować. Okej, to asasyn jest na linii. To może w ten sposób wygra z Renektonem? No niekoniecznie. Zabić go nie zabijesz, Renekton dostaje dużą dawkę HP po ultimate'cie i po prostu wymienia się lepiej. Może inaczej. Wszystko, co asasyn ma do zaoferowania w rozgrywce, aż do teamfightów, Renekton neutralizuje. I dlatego tak coraz popularniejsza jest to kontra. Tak, i warto tutaj wskazać, że mimo że zabawkowy Renekton, tak jak widzieliśmy na środkowej alei, to pan Sebastian to nie jest zawodnik z pierwszej łapanki. Albo chce się po prostu zabawić z Butsu i pojedynek się na środkowej linii, nie bez powodu przez nas naświetlany. Dwóch zawodników, którzy no, wyprowadziło konkretne drużyny na nieco lepsze perspektywy, ale tutaj walka jest o zwycięstwo już bezpośrednia. Tak, i w końcu ktoś znalazł, mam wrażenie, sposób na to, żeby Butsu nie mógł sobie dowolnie rotować po mapie, ale znaleźli sposób na środkowej alei, co z aleją górną. Od razu na first picku czarów wziął tego Mordekaisera. Zresztą bardzo mocno go ogrywał w ostatnim tygodniu. W końcu dopuszczony do rozgrywek. Należy na niego zwrócić uwagę i na to, jak wiele możliwości wprowadza drużynie, bo najprostsza rzecz. Aves robi Barona. W tym momencie pojawia się Wysek. Ten zabiera go do swojego wszechświata. Mówię tu oczywiście o Mordekaiserze i nagle mamy darmowego Barona. To jeden z wielu przykładów możliwości tej postaci, ale sama w sobie już bazowo, jeżeli chodzi o obrażenia, też jest niezwykle mocna. I wytrzymałość po prostu też jest spora. Oczywiście Nikov normalnie powinna cię obijać, ale ze względu na twoją regenerację z życia z W możesz stać naprawdę, naprawdę długo na górnej linii, do tego masz Dorana i tak dalej, i tak dalej. Będziemy rozmawiać o Mordekaiserze. Ja natomiast jeszcze chcę wspomnieć ostatnią rzecz o draftach. Mam wrażenie, że obie drużyny są zadowolone. Butsu dostał Talona, Piraci dostali Sona Taryk z Sona z Tahmkenchem. Obie drużyny jakby zrealizowały swój plan i teraz będą się one ścierać na rozgrywce. No właśnie, zetrą się za chwilkę na środkowej alei, nie ma Slice and Dice w tym momencie. Renekton, gdzie jest Bolszak? On musi tutaj dolecieć. Wysek agresywnie, ale to on może się wycofać w tym momencie. To będzie pierwsza krew dla Aves, on po prostu do niego pójdzie. Pamiętajmy, że ma jeszcze Bolszak w razie czego błysk. Może go po prostu wyłapać, no i beczką po głowie. To była beczka z Rumem. Dokładnie. I tam, gdzie Jarvan umarł, stał Trinket, który dał wszystkie informacje dla Aves, żeby to przygotować. Butsu wiedział, że po prostu musi odflaszować, że myślał, że jest łapana przynęty, a sam przynętą był. I pierwsza krew dla pana Bolszaka. No właśnie i wisiało to w powietrzu. Zobacz też na nietypowy dobór run, które przedstawił nam pan Bolszak Electrocute na Gragasie w dżungli. Niewątpliwie jest to na pewno rzadko spotkany wybór. I może pójść full AP i naprawdę wysadzać ludzi, biorąc pod uwagę, jak mało wytrzymałości wydraftowało Pirate Sports. W przeciwieństwie do ostatniego startu, który The Fake One omawiał podczas pre-show, tutaj Wysek będzie miał trudniej, próbuje się obrócić, gdyby tylko dostał te buffy, lecz Bolszak z flashem, to nie ma mowy, żeby cokolwiek zadziałało, prawda? No właśnie, bo tutaj może za chwilkę Kelner wisieć w powietrzu. Oj, zobacz, powstrzymał jego Bodyslama, jest próba wejścia, jest błysk. Oj, tak, trzech na trzech, nie wiem, czy chcą nawiązać tę walkę czaru, jest bardzo blisko, Katkos musi ewakuować swoich kolegów, Smite idą, żeby się poleczyć, lecz Wysek sporych tarapatach, czyżby zginął po raz drugi, tak jest, Talon doskakuje, lecz czaru z zabójstwem, Nigo próbuje się ewakuować, Slice and Dice przez kraba, bardzo pomogła lokalizacja tego kraba, ale na sam koniec to był Kelneros. Oj, Wysek. On ma ten problem, że jeżeli ten start nie wyjdzie później, ciężko mu się odnaleźć w rozgrywce i wiesz, to jest tak, delikatnie mnie naruszył, chce mu się odegrać. Wchodzę w jeszcze większe bagno, teraz jednak środkowa aleja, na niej jesteśmy. I mimo tego, tej próby
przytłumienia butsu to po prostu totalnie nie wychodzi. Dżunglerzy ostatnie czym zajmują się to robieniem dżungli, bo non-stop okazja do walki i Wysek widać, że tutaj chciał wsparcia leczniku, był tak daleko i przewaga Samonera po stronie Gragasa moim zdaniem zrobiła różnicę. Zdecydowanie tak, bo zobacz, że tutaj ten body slam, który za chwilkę użyje Bolszak, został powstrzymany i w teorii nie masz się jak ruszyć, ale proszę bardzo, jest błysk i... No właśnie, Wysek, czasami ci się to zdarza. Tutaj zdarzyło się po raz drugi i to naprawdę w przedziale ostatnich dwóch minut i w tym momencie oczywiście Niku bardzo ładnie przetrwał całą sytuację. Pamiętajmy, że flasza dopiero spali później, ale istotne jest to, że nie pociągnął Wysek jeszcze innych ze sobą na dno. Zatrzymał się na tym, że jest 0-2, w creepach nie ma najgorzej, ale tu Bolszak próbuje zrobić różnicę. Bolszak, zobacz, jaki jest niezwykle aktywny, nie trafia tym swoim bodyslamem, ale ściągnął go. Błysk ratuje Kackosa, ale Bolszak to jest wczesny etap rozgrywki na piątkę. To prawda, robi naprawdę wiele i naświetlaliśmy też podczas filmiku o meczu, że tutaj dżunglerów wielu, znaczy dżunglerów dwóch, ale wiele koncepcji na to, jak można kreować swoją drużynę do zwycięstwa. Wysek orientuje się, że ekonomicznie i tak nie zrobi przewagi nad rywalem, więc przynajmniej zgarnie bardzo soczystego Inferna. Zgarnie go? No właśnie, walka. Ma smajta, żeby się uleczyć, więc chyba jest bezpieczny. Oczywiście, że tak, tylko teraz potencjalnie mógłby ktoś go podebrać, aczkolwiek jest również Bucu w okolicy. On może skraść jakieś życie. Ale czyżby miało być 0-3, czy Greku będzie flaszował? Oczywiście, że tak, Dazzle trafia, lecz stun i tak nie blokuje Jarvana przed przenosinami. Piórka nie wystarczą również, żeby Wyska pozbawić życia, lecz igra z ogniem nam tutaj bardzo jungler Pirate Sport Star Ryan. Ale Wysek w tym momencie może zaliczyć pierwszy quest za udany. Pierwszy tej rozgrywce, na pewno. Nie wiem, na razie zalicza chyba jakiś czwarty recall do bazy. Non-stop. Jeden kamp baza, jeden kamp baza. Zobaczymy, czy będzie mu dane uspokoić rozgrywkę. Swoją drogą, Bolszak jeszcze nie zrecallował do bazy. I spójrz, że to, co miało na środkowej alei się zadziać, totalnie nie działa. Bucu przepycha linię. Bucu ma tak naprawdę remis w stworach i ma dowolność do tego, aby wejść do dżungli przeciwnika, aby zostawić swoje totemy. Patrz. Te raptorki w ogóle od dawna nie zrobione, ale faktycznie masz rację. Renekton nie jest w stanie zatrzymać przeciwnika, bo nie ma dżunglera obok siebie. Więc Bucu szybki Tiamat to rezultaty i asysty i dobrej farmy. I dzięki temu może roamować. Więc na pewno Marcin tutaj będzie chciał wykorzystać Talona tak, jak lubi najbardziej. Pojawiając się na górnej linii i zgarniając zabójstwa. I znowu mamy Gragasa, który i bardzo jaki dobrze... recall zaliczy? Zobaczcie na jego ekwipunek. Przecież on od 8... W 8 minucie dopiero pierwszy powrót. Bam! Runika wow. Na start. To jest pełny przedmiot do dżungli złożony. I jeszcze na warda starczyło. Problem jest tylko taki, że nie starczyło na buty. I nie wiem, czy tutaj nie pokusiłbym się jednak o... Nie, no co ty? Nawet nie grasz Predatora, więc... Chyba nie jest problem. No nie jest problem również na środkowej alei. Zobacz, podpalony Niku być może wystarczy tych obrażeń. Jeszcze wskakuje w niego Talon i bum, kolejne zabójstwo 3-0. Niku gnębiony, świetny roam ze strony Greka. Wierzę przeciwko Tamkenchowi i Sonie. Bardzo łatwo się roamuje, bo oni nacisną na twojego strzelca. Więc właściwie darmowa wycieczka, ale już za to z zyskiem. Spotkanie tygodnia już od samego startu naprawdę dostarcza nam wiele emocji. I wiedzieliśmy, że tutaj będzie naprawdę solidna nawalanka, że oba zespoły zagrają wokół swoich komfortów. Szybko pojawiła się Sona Taryk w drafcie, również szybko Talon, szybko Mordekaiser, szybko również zadymka na dolnej alei. Ona wisi na powietrzu, ściągnięte piórka. Kiedy oni tam wskoczą? Kiedy się pojawią? Dambaj ładnie unika tego stuna, lecz nie wiem, czy zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa, które ewentualnie nad nimi ciąży. Wciąż Tamkenż może uratować, Sona może zestunować. To nie była taka oczywista sytuacja i Bucu musiał wrócić do bazy, musiał pójść po ten przedmiot, żeby też nie stracić za dużo plate'ów na midzie. I mamy powrót również Bolszaka, który w tym momencie nie decydował się na pojawienie się na środkowej alei. I ta gra układa się naprawdę po myśli w tym momencie. A więc problem jest tylko taki, że w złocie nie udało mi się uzbierać większej przewagi względem tego, ile akcji pozytywnych zrobił Bolszak. I wynika po części to z tego, że bardzo dobrze radzi sobie Kackos z farmą. Tu trzeba go pochwalić, że mimo, że tutaj non-stop dzieje się akcja na górnej części mapy, on pozostał przynajmniej w kontakcie z tymi falami creepów. I mimo tego, że stracił błysk na górnej alei, nie został skarcony w sposób jednoznaczny. To też warto docenić i Wysek w tym momencie... Dylematy młodego Wyska. Czy wrócić piąty raz, czy jednak jest ciut za wcześnie? Chyba czas jednak na powrót, bo... Mało tego, oni chyba wiedzą, wiesz? O. Czarce tego pojedynku, pamiętajmy, tak jest! Zabrał, zaraz zabawiam się jeden na jednego! To jest realnie w
śmierci! Stworzach ten pojedynek 7 sekund będzie trwać. Obrażenia są! I Los Kelneros raz jeszcze podaje na tacę. Na bocie natomiast Bolszak się wychylił za bardzo. Czy ktoś jest w stanie go dobić? Jest tarcza. Och, wszyscy go ratują! Co za walka! I piękna baryłka! Niku jest za późno z tym ultimatem. Niczego nie dokona. Co się wyprawia, Rajon? Nie wiem, co tu się wydarzyło, ale Abyss zapisuje kolejne zabójstwo na swoim koncie. Czaru już w tym skąd momencie wiemy. Skąd ma dwa buffy? Chyba wiemy. Pogonił za rywalem i oczywiście może ci nie przyzwyczaić się, ale to jest animacja Ultimate'a, jeśli chodzi o spektatora. I naprawdę do niezłych piekieł został zabrany nam Wysek. Nie mogę, kiedy widzę dwa wzmocnienia na Czaru. Ciekawe, skąd Kaskos? Nie wiem, czy to jest pojedynek, który chce tutaj zgarnąć. Ładnie unika Death's Grasp. Może go ograć. Ma nadal ulti, więc kajtuje rywala. Czeka na jeszcze jedno Q plus aktywacja ultimate'a. Pięknie gra wszystkim, trzyma Wysek. Tak jest! Shutdown dla naszego kapitana, bohatera i prawdziwego korsarza. Double buff odzyskany, misja spełniona. Piraci do abordażu. Jest to podwójne wzmocnienie. Wróciło do właściciela. Moje to moje. I proszę bardzo, nie ma takiego paktowania z naszym piratem. Jeszcze krab dla niego. Comeback! Okej, okay. A teraz wracając do gry. Co się tu wyprawia, Rajon? Michał, ja bym chciał zwrócić uwagę po raz kolejny, że mamy różnicę poniżej 500 sztuk złota pomiędzy obiema. Wszystko może się zdarzyć. Oko za oko, ząb za ząb. Wszyscy ślepi, wszyscy szczerbaci niedługo będą. Ostre dawki walki i niedługo atmosfera może być podgrzana. Popatrz na Smoka, gdzie grupuje się już Aves. I to będzie znowu nawalanka, to znowu będzie bójka, która może się pojawić na środku, może się pojawić przy Smoku, zresztą to będzie Infernal, także całkiem solidny dla obu ekip, szczególnie Aves by tu chciało się napędzić. Teraz jednak walka na środku. O, bardzo przytomny, a przytomny odwrót, ale jest ten Infernal 1-1 pod tym względem, więc i tu się wymieniają. I pytanie, czy w końcu spróbują również czegoś na dolnej alei. Pamiętajmy, że Blue 45 wraz z Soną są już po 6 poziomie. Szczególnie dla Sony jest to ważne, żeby mieć swoją erkę. Teraz jednak głosu Butsu będzie musiał uciekać. Przeskakuje, jest erka użyta, jest bezpieczny, ale Herald będzie przejmowany przez zawodników piratów. I raz jeszcze Czaru ma ochotę na Solumę. Zabiera kolegę tutaj w odmęty. Kaskos versus Czaru. Kaskos po prostu chce są zwiać Wysek. Nie mogę ci pomóc na razie, radzisz sobie sam. Kaskos bez Samonera. Bez szans na przetrwanie. I Herald w tym momencie może trafić na konto na konto Macek, na konto ośmiorniczek, na konto Aves. To prawda, do tej pory w 8 grach piraci aż 7-krotnie brali Heralda, a potem w 3/4 meczów brali pierwszą cegłę. I jedno i drugie może być stracone, bo wygląda na to, że Aves z ważną akcją dla nich. I jest Herald. Czy Bolszak zdecyduje się na szybkie jego wypuszczenie? Spójrz, nikt nie jest gotowy na górnej alei, aby cokolwiek pobronić. Te plejty się rozsypią. 13 minuta dochodzi nam na zegarkach, co sprawia, że będzie to niezwykle dużo złota do kieszeni Treniego. Nie rozpędzaj się, nadbiega Wysek. Teleportacja ze strony krokodyla. Bronione będzie. No i nawet Renie? Będzie agresja, zobacz, będzie próbował tutaj odpowiedzieć, ale to tylko dobra, jedna rotacja umiejętności. Dobra decyzja, jednak przytomna, żeby to zrobić. Czaru nie ma tutaj kolegi, oj tak, Blue stunuje rywala. To jest kill, prawda? Crescendo, tańcz dla mnie, skarbie! Czaru bez ultimate'a nie ma jak się stąd ewakuować. Co się dzieje? Błędy na lewo i na prawo! I wiedzieliśmy, że tak będzie wyglądać kolejna wymiana. Mecz tygodnia! Czaru nie powinien zdecydowanie tutaj wdać się w walkę z dwoma przeciwnikami. Ale faktycznie, dzieje się naprawdę wiele, ale jednocześnie niewykorzystany idealnie Herald. Kaskos teraz z bardzo ładną dawką CC. On go może zniszczyć. Butsu ma flasha, wydaje mi się, że jest bezpieczny, prawda? Próbują się obrócić jedno innego i czy to będzie rok Butsu z całą pewnością? Kaskos się tego po prostu nie spodziewał. Na pewno wykreślił z kalendarza w tym momencie Kaskosa, który nie spodziewał się takiej ilości obrażeń. O tak, jedyne co z rokiem Kaskos ma wspólnego to to, że kopnął w kalendarz po raz drugi. I to jest dodatkowa dawka złota dla Butsu. I ten ekwipunek dla Talona w sam raz, środkowy etap rozgrywki, jeszcze jeden poziom, będą dwa punkty w erkę. Aż za cicho, aż za spokojnie w tym momencie na mapie, ale zobacz, Greku, to jest zawodnik, u którego zawsze wyróżnialiśmy to, że dobrze dba o wizję i jest naprawdę niebiesko, jeżeli chodzi o górną część mapy. Tutaj zabezpieczyli się zawodnicy Aves bardzo dobrze. Tylko na razie brak tych neutralnych stworów, ale to nie zmienia faktu, że za chwilkę zobaczymy kolejną walkę, bo oczywiście te dwie drużyny na pewno będą tego szukać. No, mają to wpisane, swój kodeks.
A więc zobaczyliśmy dużo akcji. Na pewno Renekton, oprócz przyzwoitej farmy, ale tutaj jest taka farma na zasadzie hej, ty 5 razy zszedłeś z linii, a nie zdominowałem cię na linii, więc akurat ten aspekt planu Pirate Sports nie wydaje mi się, żeby do końca był spełniony. Również przewaga w farmie u Kackosa utrzymana, ale za to 2 razy zginął, gdy rywal zgarnął 2 killa i asysty. Czy możemy powiedzieć, że tak naprawdę zaczynamy grę na nowo? 15 minuta, bardzo wybuchowy wczesny etap rozgrywki, z którego niewiele wynika. Mhm. Na pewno trzeba zwrócić... Okej. Okay. Znaczy, wiesz, że masz pasyw na talonie. On skacze przez ściany. No, dokładnie robi to, co Flash, tylko że za darmo. Nie wiem. Czy on miał cooldown na tej ścianie, czy on przeskoczył najpierw tam sprawę? Albo może chciał spingować i wiesz, mi też się to czasami zdarza. Omsknie mi się palec z G na F i... O, wiesz, to jest timowanie Blue Buffa. Blue Buff ma 5 minut cooldownu, twój Flash też, więc jak... Bysek bierze Blue, w ogóle Bysek bierze Blue. No w sumie Renekton to ma sens. No to flaszujesz w miejscu i wiesz, kiedy... Okej. Bysek na bocie, ale nikt inny tym chyba zainteresowany nie jest. Okej. Okay. Wiesz, to jest tak naprawdę kolejny poziom zagrywek między zawodnikami, bo teraz zawodnicy Piratu wiedzą, że on nie ma błysku. A w Bucuwie przewaga informacyjna. My wiemy, że oni wiedzą, a ja później po prostu swoimi obrażeniami zniszczę przeciwnika. Wysek, wycieczka po mapie, szuka dla siebie miejsca. 2-0-1 Gragas, czy pójdzie full AP z Electrocutem? Owszem, pójdzie full AP z Electrocutem. Wiesz, to jest dużo obrażeń od Gragasa. To jest krótka konkluzja, bo zabrali mu Kartusa, więc szukał też postaci, która może pójść full AP i myślę, że substytutem będzie Gragas. Wszystkie imię nie wybanujecie. Uwierz mi, tą samą itemizację zobaczyłbyś na Kartusie w tym momencie. Zwłaszcza, że masz potencjalnie drugiego Infernala, a więc dawka AP z twojego ekwipunku ładnie by się tu synchronizowała z całym oczywiście bonusem od piekielnej bestii, która na razie w swoim leżu... Ale będzie walka. Będzie walka. Nie mieliśmy jeszcze teamfightu, chyba to jest jedyna rzecz, której nie oglądaliśmy. 10 chłopa walczy na rzece. I piraci mają tutaj wiele kluczowych ultimatów, które... Gdzie trenie się zgubiłeś, ptaszyno? Wyskakuje w powietrze, czy zdąży dołożyć do drużyny? Tak! Taryk ratuje Kackos, czy jest w stanie ich zatrzymać całkiem nieźle! Beczka rozdziela piratów, lecz czy to wystarczy? Na razie spore zamieszanie, kogo czaru ściągnął? Dambaja i to dosłownie, bo też z mapy! Wymiany po obu stronach, lecz Aves rozdzielone! Bucu walczy z Blue, tam Kench nie jest dobrym celem! Tym bardziej, że zegarek dla Blue, wydaje mi się, że piraci ukontentowani! Oj, tyle się posypało samonerów i z jednej i z drugiej strony, ale piraci będą przejmowali tego smoka, ale Bolszak też nie powiedział ostatniego słowa, Bolszak ma chęć na tego Infernala. Chyba mu przeszło w tym momencie. Zobacz, że jednak trafi on na konto Wyska. Nawet nie musi się stresować. Nasz dzielny pirat po prostu zabezpiecza tego stwora. I to był słabiutki teamfight ze strony Aves i o tym musimy porozmawiać. Pozycja Treniego, niesamowicie krytyczny błąd z jego strony. Pozycja to jest właśnie komplement, to nie była pozycja. To były losowe współrzędne. I dodatkowo wszystko zużyte, żeby go ocalić. Trenie, samonery plus ulti. Greku, to ulti też nie jest perfekcyjne. To nie jest ulti, Haniko się wbija przed famy. Oni próbują tu ratować swojego strzelca. Bolszak robi smoka, gdy drużyna chce walczyć. Kompletnie rozsynchronizowanie w ich barwach. I to był problem, bo tutaj Greku był zmuszony do użycia R-ki tylko dlatego, aby potencjalnie uratować swojego carry, a nie dobrze wejść w walkę drużynową. I dużo też pecha, Bolszak rzuca beczkę i nie trafił o, powiedzmy, kilkadziesiąt pikseli Dambaja. Przez to Dambaj ucieka, przyspiesza się, zanim goni czaru, znowu marnuje 3 sekundy, tak dalej, tak dalej. Grze ogółem sporo się dzieje. To jest ofensywny tamkę, że on się tutaj nie pieści z rywalami. Patrz na to, trenie, zgadnij, gdzie spaliłeś flasha, gdzie spaliłeś ulti. Ależ błędy od Aves. Dokładnie tak i mamy dalej remis w złocie. Tyle się dzieje, a tutaj wskazówka się nie rusza za bardzo. Oko za oko, ząb za ząb. Wszyscy ślepi, wszyscy szczerbaci będą. Wymiany są, lecz nikt nie zdobył przewagi. Bucu na bocznej linii. Oczywiście to jest ten moment, w którym chcielibyśmy go zepchnąć właśnie na sidelane. Również w przypadku Renektona to jest pożądana pozycja, Bolszak, ale... Flasza. Bolszak, czy będzie tutaj rzucał swoją R-kę, aby wyłapać Blue 45? Oczywiście, że TP? Tak! Czemu TP? Jeden, drugi TP! I raci będą walczyć! Kataklizm zatrzymuje 2 osoby! Nie będzie tutaj tam Kencha i nie będzie tu piratów! Popatrz na to, Aziz! Kompletna rzeź nad piratami! I Niku patrzy, co to mój za efekt! Co się wyprawia? Triple kill dla czaru, quadra kill dla czaru i przywalił tu z maczugi w rywala.
I proszę bardzo, Aves odzyskuje kontrolę! Mordekaiser! Widzicie jego moc, widzicie jego siłę, Quadra Kill, debiut w Ultralidze! I nikt nie jest w stanie go powstrzymać, mało tego, nawet się nie spocił, pełnia punktów zdrowia! I nie chce się aż wierzyć, jak potężnym czerpionem potrafi być Orzesz w Mordekaiser! 7-3-2! Spójrzmy jeszcze raz na powtórkę tej absurdalnej walki. Już moglibyśmy spisać na straty Blue 45, ale nagle dwa teleporty na plecy. O, czemu tu się bijecie? Poświęćcie Blue. Patrz, popatrz na boczne linie. Kackos może puszować, Niku może puszować, macie creepy, możecie atakować wieżę. Czemu rzucacie się na walkę, gdy pozycja rywali jest w idealnym momencie? Już pomijając to, że Trenie dysponował TP-kiem, więc to nie jest tak, żebyś walczył 4 na 4. Trenie się pojawił, akurat wracał ze śmierci. I to jest już walka, która wpłynęła realnie na stan, kąt i jednej, i drugiej drużyny. Teraz możemy wyznaczyć przewagę oscylującą wokół 3000 sztuk złota dla drużyny niebieskiej. W końcu zaczyna się dziać również tej kwestii makro, bo dużo nawalanki, ale niewiele z niej wynikało. Teraz możemy powiedzieć, że Aves jest delikatnym liderem. Prawda? Złocie je naprawdę, różnica się zrobiła, Rajon. Też 4-0 w turetach. Przypominam, że do tej pory piraci byli specami w Ultralidze odbrania pierwszego tureta. Teraz na pewno ta statystyka się zepsuła. Co więcej, jak i cała ekonomia. Nie wiem, czy chcą tym razem walczyć, tym bardziej Niku. Czemu w ogóle wchodzi w te pojedynki? Jowizję Polszak jest niedaleko. Niku jakby to szadował. I mamy sytuację, w której Aves przejmuje leży Barona. Sytuację, w której to oni będą dominować. Teraz jednak najważniejsza będzie wizja, więc Greku, twoja robota w tym momencie musi zostać zrobiona. Również Bolczak natknie się na kolejny kontrolny totem wizji i za chwilkę piraci będą ślepi wokół Barona. I te smoki też nam się posypały, no, całkiem fajnie. Spójrz, trzy infernale. Następny Cloud Rake, żeby nie było. Ale i myślę, że i tak się stonujmy. Tak jest. A teleportacje na cooldownach, dużo summonerów jest na cooldownach. Jak Aves wykorzysta swoją przewagę? Pamiętajmy, mieli dosyć cierpki start 0-4, czyli w ostatnich dwóch tygodniach 3-1. Jakby tu zwyciężyli, to jest 4-1, wynik, z którym polemizować nie wypada nawet. Za chwilkę wracają trzy kluczowe błyski i dla Greka, i dla Treniego, i dla Czaru. Co może być tym sygnałem do tego, aby podjąć walkę ze strony... Po prostu on się nie pieści, zobacz! Nie trafił, wysek! Nie w tę stronę, combo! Czemu w ogóle zastanawiał się? Nie ma smite dla piratów, nie będzie też na Shora. Ależ to było nieprawidłowe League of Legends. Musimy chyba zrobić poradnik do Jarvana, ale to za tydzień. Teraz jednak mamy Barona. Tak jest, z jednej strony Blue oraz Dumbaj, z drugiej strony Niku. Nie, Niku nawet nie patrzy. Okej, dziękuję za tę darmową ucieczkę, mówi Blue. Lecz czemu w ogóle podchodzi? Co tu robisz, Dumbaj? Czaru nie ma dość. Goni za przeciwnikiem. Pamiętajmy, że anulowane zostało jego ultimate. Zgaduje teraz Kacko, zbroni po prostu kolegę. Co ten Mordekaiser wyprawia? Spowolnienia z relajki. Zmazany z powierzchni ziemi Kacko. Na Greku klika R-kę dla asysty, ta faktycznie przyznana. Lecz biegnie wysek. Po swoje. Zdecydowanie po swoje. Zobacz jeszcze. Blue, nie podchodźcie! Oni tam są cały czas. Ten Mordekaiser nie skończył swojego obiadu. Idzie do przodu, przyspieszony przez pasyw. Bez summonerów. Czy Death Grasp jest dostępne? Obie drużyny się rozdzielały. Zobacz, skacze. Za chwilkę wyłapie kogoś, chodzi w stronę. I jest to niezwykła agresja. Jest to niezwykła agresja. Jest również Blue 45, któremu zaraz zejdzie ten pancerz. Jest również złapany przez Treniego. Kolejne zabójstwo. 17! O rany, i to nie jest dobry kierunek ucieczki. Niku odpala dominację, lecz od dominacji daleki jest. Jak widać jednak, zdążył znaleźć tę lukę, za szybko spisałem go na straty i w tym całym zamieszaniu Aves zapomniało, że chodziło o Nashora. Pobiegli za killami, tak. Bo w końcu to jest in-death-match. 17 punkt dla was, po co Nashor? Ale w nagrodę również zgarniałem tego smoka powietrznego, który pozwoli im gonić przeciwników, więc jest to na pewno plus. Tylko panowie, wróćmy do tego Nashora, bo to on był obiektem uwagi. Okej, powtórka. I po prostu tutaj uciekasz za ścianę i żyjesz. Wysek. Nasza produkcja jest po prostu bezlitosna. Bezlitosna. I pamiętajcie, czy to taczka, czy to kombo Jarvana, wszystko oni wszystko wyłapią. To się da zmisować niestety, ale to są standardy naszej ligi. Takie rzeczy muszą pójść na powtórce, takie mamy przepisy. Dbamy po prostu o poziom naszych zawodników w naszej ukochanej lidze. Co można powiedzieć, kiedy... To już nie jest League of Legends, okej? Okay? To może Niku stwierdził, to jest TFT, zbuduję Spear of Shodin i wygram grę. 3-2-1, na pewno dobry przedmiot na rynek. Kto nie? Mordekaiser na bocie bez teleportacji. Chyba mamy chwilę spokoju. To jest nawet moment na tak zwaną analizę.
Tylko co tu analizować, kiedy kolejna walka wisi w powietrzu? Zobacz, że już Bolszak czeka, na swoim radarze zaznaczył Blue 45. Co tu analizować? Na pewno fakt, że kompozycja piratów w teamfightach jest całkiem legitna. Tak, Sona i jej ultimate jest przepotężny. Ile tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery postaci walczące wzręcz. Więc i niezbyt mobilne, więc będzie łatwy sposób, żeby ich wszystkich ogłuszyć. Tak samo Kackos, to co powiedziałem o Sonie, aplikuje się też do Niko. Więc ten Glacial Augment może bardzo pomóc. Także piraci. Kompozycja pod teamfight jest silna dla piratów. Są 5000 do tyłu, ale tu się wszystko jeszcze może zdarzyć, a bo głowy ich na pewno pełne marzeń. Tak, i to jest na pewno bardzo ważne, co powiedziałeś. I Sona, i Niko, niezwykle ważne postacie w walkach drużynowych. Jeżeli one zaskoczą przeciwnika, to nawet Mordekaiser, niezwykle potężny, nie będzie w stanie odeprzeć tych ataków. I dokładnie te atuty kompozycji piratów miały być wycelowane przez wybór Tarika. Tak, Tarik, wow, bez Sony dawno tego nie widzieliśmy, ale jego ultimate jest przepotężny, jeśli masz dobre wyczucie czasu. Greku niekoniecznie to zaoferował nam do tej pory, ale na takim naszorze, jeśli wyczujesz dobrze Cosmic Radiance, piraci nie będą mieli nic, tak, rywale będą ogłuszeni, rywale będą zatrzymani, ale nie możesz ich atakować, bo są nieśmiertelni. Tak, i to na pewno jest bardzo ważne. Tutaj przy okazji twardej inicjacji ze strony zawodników piratów, Tarik super odpowiada na to. Ile mecz ten potrwa, Rajon? Jeszcze czy pobijemy ostatnie 50? Nie, nie, nie. Ja uważam, że to się zdecydowanie szybciej skończy, bo myślisz? Tutaj ważą się losy na Shora, jeżeli już któraś z drużyn go zgarnie. Myślisz? Ja tu widzę Ricole, ja tu widzę pewną niemoc Aves, która ta organizacja mimo przewagi w złocie nie może przepchnąć swojej przewagi, przynajmniej przy tym na Shorze. Na pewno trening jest potrzebny, bo on oferuje większość obrażeń w tego na Shora, ale bez Infinity Edge to nie spływasz tak szybko. Czyli jednak jesteś zwolennikiem powtórki z rozrywki. Przypomnijmy, pierwsza kolejka, drugi dzień, ponad 50... Było blisko rekordu Ultraligi, bo tam było chyba 54 minuty. Brakuje bodajże jakieś 8-9 sekund, by pobić ten rekord Ultraligi. I zgadnij co, najdłuższy mecz to był między R6 i Akademią. Kto grał? Kackos. Drugi mecz, Piraci versus Avet. Kto grał? Kackos. Kackos po prostu, nie wiem, nasz polski Splice. Uwielbia czasami przedłużyć rozgrywkę. 1-4-5 na pewno nie jest to jego Jace, ale wciąż przewagę w creepach ma i prezencję w teamfightach zachowuje. I mamy delikatny marazm, bo i jedna, i druga drużyna nie mogą się zdecydować na Barona. Takie, o 3 minut nie było teamfightu? Co to za gra? I kiedy mieliśmy tą walkę, w której Aves pogoniło za przeciwnikiem, no to widzieliśmy również opcję na Barona. Oni wtedy zdecydowali się na Cloud Drake'a i cały czas to wisi w powietrzu. Jednak spoglądajmy na minimapę, bo tam jest naprawdę niebiesko w okolicach Barona i to jest ta przewaga informacyjna, którą bardzo ładnie sobie wykreowali zawodnicy Aves. Warto wskazać również, że Kackos wysłany na boczną linię, tego nie może zrobić w tym momencie. Po co za nim go? Mordekaiser, bo on jeszcze teleport na cooldownie, także musi być dość stosunkowo blisko Barona, no ale Butsu może sobie na to pozwolić. On co prawda bez teleportacji. Lecz zobaczcie na tego Warda do oka, którego Bolszak i Greku się kręcą. Na poprzednim meczu naświetlaliśmy inny trinket. Podoba mi się, jak supporci przegrywających drużyn stawiają w nietypowych lokalizacjach wardy. Nie widać Barona, ale widać, że rywale są w jego okolicy i to czasami wystarczy. Lecz ta pogoń za Butsu jest po prostu spowolniona. Nasze rozpoczęte po drugiej stronie mapy, próbując cokolwiek zgarnąć. Pamiętajcie, większość tu postaci, wszystkie trzy postaci mają TPK. Piraci mogą tepować, piraci mogą tepować! Trzy teleporty chcą walczyć! Wysek! Jak weźmiesz tego naszora, zrehabilitujesz się. Skup się piracie. Co z tym nawet Baronem? Się wycofuje. 5-4. I Keller się zrewanżował rywalom. Teraz najważniejsze, czy wygrałem z przewagą liczebną. Kackos, dobry flash, dwie osoby ogłuszone. Wjazd od Nika jest srogi. I teraz tylko Blue walczy o przeżycie. Mordekaiser 1-5. Ten czempion takie rzeczy potrafi. Trenie sięga strzela pod Kackosa. Czy to jest szansa dla Treniego i Czaru? Double kill. W tym momencie dla Krystiana. Piraci nie chcą próbować zrobić z tego pęty. Zwiewają, biorą naszora. Bierz force i w nogi. I mimo tego, że Aves naprawdę był w słabej sytuacji, stracili Butsu już w zasadzie na początku, później teleportację, stracili Barona, ale zobacz, potrafili odpowiedzieć ogniem i to jest na pewno moc Mordekaisera, który znowu niewzruszony wychodzi w zasadzie bez ran z tej walki. I to jest, powiedzmy, sprytne. Nie wiem, na ile to jeszcze był plan, ale pokażmy się w trójkę na bocie, zgarnijmy ważnego zawodnika, jakim na pewno jest Talon. I rywale myślą, okej, to jest łatwy naszur. Nie, trzy teleportacje były dostępne i zainwestowane. I mamy powtórkę sytuacji, w której to Aves po prostu zdecydowało się oddać tego naszora przeciwnikom. I Aves biło naszora. Aves powinni spodziewać się, że to zagranie nadchodzi. Jakby nie bili naszora, nie byłby on na procesie smite'u, wtedy naszor nie byłby tu zabity. On by się w tym momencie regenerował. Miałbyś teamfight, który wygrywasz, bo tu double kill robi Czaru. Trenie ma świetną pozycję, kupuje czas.
Więc czemu ten naszor był robiony? Była to zła decyzja w ferworze tego meczu. I dzięki temu tylko piraci mają teraz purpurowe miniony. O właśnie, i mamy to wzmocnienie na pewno na Dambaju. Jeszcze ostało się chyba dwóch albo trzech zawodników, co jest niezwykle ważne. QSS-y oczywiście, pamiętajcie, zrzucają wszystkie debuffy. Oj, chyba stracą Barona. Lecz czy Tarona zrzucą? Nadchodzi odciecz plus Ignite'em skillem. Pięknie, 11 eliminacja, lecz Aves kupuje sobie czas. To jest czas, który piraci marnują na tym Baronie. Czy na pewno? Bo Polszak, okej, okay, minął się tutaj z Wyskiem w terenie, nie chce sprawdzać. Czy Wysek ma RK? Wysek RK ma! Owszem, Taryk próbuje uregulować całą sytuację. Wysek w sporych tarapatach, Tamken z ładną interwencją, lecz nie wygląda to jak dobry teamfight. Wysek ucieknie, lecz jego botlane, jaki sam kapitan! Proszę bardzo, triple kill dla Aves. Baron, Baron i po Baronie teraz jednak Aves dochodzi do głosu. Walka drużynowa dla nich, wciągnęli się tutaj. Mimo tego, że tren nie był naprawdę w sobie sytuacji, on i tak przeżył. Znowu nie wystarczyło obrażeń, oni idą Michał po inhibitor. Oj tak, Kacko z dysponujerką, czy w ogóle defensywnie będzie nią zagrywał, ponieważ Niku z Guardian Angelem, lecz bez ultimate'a, który tak ważną porcję furii u Renektona generuje, więc nie jesteś w stanie teamfightować aż tak skutecznie. Prawdopodobnie oddadzą inhibitor, świadomi tego, jak popsuli sytuację z Nashorem. Pan Mordekaiser po prostu, to co czaru wyczynia w tej grze, jest absurdalne. I widzieliśmy ostatni teamfight, mówiłem, że Greku ze swoim kluczowym ultimate'em może zmienić teamfight i faktycznie to objawił szybki flash, żeby upewnić się, że trenie pozostanie nieśmiertelny. I to dało im inhibitor. Cóż za zamieszanie, oko za oko, ząb za ząb, mam wrażenie, że wszystko już wybite. Teraz mam wrażenie, że kończyny powoli odchodzą. Wszystko wybite oprócz struktur Aves, bo zobacz, że piraci cały czas zero wiesz na swoim koncie. O rany. Jeśli wygrają jeden teamfight, to będzie za mało. Brawo. 50 minuta, wieża na to i powtórka z rozrywki, bo znowu Butsu na bocznej linii będzie wyłapywany, ale teraz sobie poradził. I zobacz, ograł czterech zawodników. I patrz, nie musiałeś nawet flashować. Tak działa pasyw Talona. A zobaczmy raz jeszcze, jak się to zamieszanie w ogóle rozpoczęło. I tu ta decyzja takie, Wysek, spaliłeś ulti, spaliłeś flasha, świetnie. Czemu szarpiesz tak daleko? Nie mają tu wizji, nie mają tu świadomości, nie mają solo lanerów, którzy, przypominam, teleport mają od kilku minut na cooldownie po tym zagraniu przy Nashorze. Ta decyzja, by się wbijać, była intem. I Wysek jeszcze naprawdę tak ze swagiem dobił go tą beczką. Bolszak, cool man, don't look at explosions. I 5-1-8, eksplozji faktycznie Bolszak tutaj parę nam zafundował. Mam wrażenie, że piraci zapominają zbyt często o ultimate'cie Taryka, bo tutaj, kiedy wyciągnęli naprawdę wiele kluczowych umiejętności, po prostu powinni się przegrupować, a oni weszli do końca i tutaj Taryko zrobiła robotę. Limity testowane przez jedną i drugą ekipę, ale bądźmy szczerzy, jeszcze przed chwilą wydawało się, że możemy spodziewać się jakiegoś comebacku, a Aves szybko wymazuje tę myśl Pirate Sport z głowy. I teraz przychodzą do jakiejś kontroli mapy. Na pewno silnym twoim speedpusherem jest 18 level na Butsu. Jeszcze półtorej minuty przerwy, bo Baron za chwilkę, bo Baron wtedy właśnie się pojawi, ale Butsu korzysta z tej przerwy i na bocznej linii cały czas robi naprawdę niesamowitą pracę. Nie można znaleźć na niego rozwiązania póki co. Kiedy wrócił do Ultraligi, niewielu zawodników potrafi sobie z nim poradzić. Z całą pewnością i z jego kolejnym asasynem. Do tej pory stawia tutaj na naszych skrytobójców i to ze sporym powodzeniem. Czyżby to miała być jego czwarta wygrana gra? I pamiętajmy o tym, tak, piraci próbują go wyłapać i mają do tego fajne narzędzia, chociażby ten Tamken, czy ciekawie jest używany, ale powodzenia z łapaniem Talona. Odpala Youm, odpala niewidzialność, odpala kilka przeskoków przez ścianę, jest po drugiej stronie Summoner's Rift. Zmarnowałeś minutę na gonienie go. I jest ta wieża, kolejna wieża na konto Aves i zobacz, że to naprawdę przekuło im się w solidną przewagę w złocie i ani Renekton nie może sobie poradzić z tym zabójczym Talonem, ani reszta zespołu nie może sobie poradzić z Mordekaiserem w walkach. Nie wiem, czy tu znajdą przepis. Zobacz, jeszcze bardzo defensywny item, ale jakże niezwykle cenny na Mordekaiserze, czyli ten Spirit Wizard, kiedy bardzo dużo magicznych obrażeń oferuje kompozycja przeciwnika. Z całą pewnością. I powiedz mi, Rajon, jak myślisz, to ile tych minut potrwa to spotkanie? Już mnie o to nie pytaj. Wstrzymuję się od głosu, po prostu dajmy to rozgrywać, ale może rekordu nie wyśrubujemy, aczkolwiek ta gra jeszcze potrwa. Głosu oby ci zostało, bo mam wrażenie, że jeszcze troszeczkę nas czeka League of Legends prezentowanego przez obie formacje. I teraz pytanie, ostatni Nashor nie wyszedł perfekcyjnie dla Aves. Z całą pewnością, czy są w stanie poprawić noty. Kontrola wizji musi być ulepszona. Butsu paluje! Dambaj,
Zobacz, on nie odpuszcza, po prostu jeszcze w niego wejdzie! Jest zabójstwo! Nie miał co zrobić! Dambaj! Kompletnie wymazany przez Talona i może piraci w tym momencie zdają się sprawę, że muszą bronić bazy. Może Aves myśli, po co nasz orek, możemy wziąć grę. W piątkę forsują bazę. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Czwórka zawodników ze strony piratów pozostała jeszcze. Te wieże stoją, nie zamierzałem się ruszać. Nie ma również stworów, muszą wycofać. O ile z 9-3-4 Mordekaiserem mało decyzji na tym świecie byłoby niepoprawnych, to akurat ta byłaby prawdopodobnie przesadą. Wszyscy rywale mają w tym momencie swoje flasze. Musisz odpuścić, nasz jest łatwiejszym łupem. Nie wiem co z Klepsydrą, czy ją zakupił dopiero niedawno Dambaj, ale widzę w ekwipunku u niego zonie. Ta nie chyba dopiero teraz, chyba dopiero teraz, wcześniej nie było złota, lecz patrzmy na to, czaru blokuje przejście. You shall not pass! Ten Mordekaiser blokuje wszystkich, ściąga wyska. Chyba nie myślisz o tej kradzieży na serio, prawda? Udiarina zabrał go w tym momencie na Wysek walkę. Wysek próbuje zwiać i będzie miał szansę. Pracuje w ciemno i smajtem nie da rady, wyłączone z gry. Czy szansa na naszora dla Aves? Prawdopodobnie bak. Bolszak asekuruje to wszystko i ten teamfight jest cały dla Aves. Piraci kompletnie stracili rozsądek, pozdradali zmysły i stracili życie. Jeszcze ta biedna Sona musi uciekać przed ogromnym Mordekaiserem. To może być gra w tym momencie, Michał, dla Aves. To będzie gra, bo w tym momencie ostatnie szczury ze statku się ulatniają. A Butsu ma ochotę na coś więcej, ma na poprawę KDA, może chrapkę, ale odpuścić trzeba, wziąć inhibitor i skończyć ten jeden wielki, piękny, słodki polski młyn, który odbył się przez ostatnie 37 minut. I mamy kilka wniosków po tym spotkaniu. Nie oddawaj Mordekaisera i nie oddawaj Talona Butsu. Mimo wielu pomysłów na to, jak go ograniczyć, on w tym momencie ma 6-2-11 i zgarnia kolejne zwycięstwo na konto ośmiorniczek. I sytuacja w tabeli się jeszcze bardziej zagęszcza. Aves dołącza do klubu z 4 zwycięstwami. I znowu tabela.